Pomysł na takie wykorzystanie bolkowskiej warowni dojrzewał miesiącami. 160. rocznica Powstania Styczniowego stała się doskonałą okazją do prezentacji zamku w innej odsłonie. To będzie Wielka Opera w Małym Mieście, zapowiada Katarzyna Doszczak-Fuławka, dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków. Opera w Małym Mieście, czyli straszny dwór na zamku w Bolkowie w 160. rocznicę hmm, Powstania Styczniowego. To wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy raz w Bolkowie będziemy mogli słuchać tego dzieła Moniuszki. Eee, zobaczymy dziewięciu wspaniałych solistów z Filharmonii Dolnośląskiej, ale także z Opery Wrocławskiej. Będzie pianista, piękna multimedialna prezentacja mówiąca o tym właśnie historycznym wydarzeniu, a wszystko to we współpracy z Zamkiem Bolków, czyli z Muzeum Karkonoskim. Organizacja występu ma także promować okoliczne zabytki i instytucje kultury. Bezpłatne bilety na przygotowywaną w Bolkowie operę można już odbierać w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej lub oddziałach Muzeum Karkonoskiego. Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 20.00.